latach 60. zajmowałem się bardziej twórczością rozrywkową. Te moje filmy miały mało akcentów satyrycznych. To po prostu było więcej w tym radości z tego, że stoję za kamerą i w ogóle, że świat mnie śmieszy, cieszy. I taką sobie wymyśliłem teorię szczęśliwego człowieka, że jeżeli mój film zobaczy milion ludzi, to będzie 2 miliony szczęśliwogodzin. To jest więcej niż życie jednego człowieka. Czyli w ten sposób, produkując jeden film, stwarzałem jednego szczęśliwego człowieka od narodzin do śmierci. No, wydawało mi się, że to jest bardzo dużo, bo na ogół ludzie są niezbyt szczęśliwi. No ale kiedy minęła mi 40, a jednocześnie PRL skończyła też chyba 25 i wszyscy tak już kończyli jakieś te, to ja przestałem być taki strasznie wesoły i tak zacząłem myśleć, czy to tak łatwo być szczęśliwym, czy lepiej być człowiekiem, który widzi, co się dookoła niego dzieje i jeżeli śmieje się z tego, jeżeli mówi, popatrzcie, jakie to jest śmieszne, a jednocześnie jakie to jest straszne, to może w ten sposób zwrócę na to uwagę, bo mówienie, to jest okropne, to jest okrutne to, co się dzieje, jest moim zdaniem czymś, co nie zwróci specjalnej uwagi. I wydawało mi się, że robiąc filmy komediowe, można jednocześnie mówić o rzeczach bardzo ważnych i bardzo serio.